do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Spocznij. Serdecznie witamy panią Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorską kurator. Pana Mirosława Sprengera, kierownika referatu edukacji i delegatury w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej. Panią Ewę Kozłowską, specjalistkę do spraw realizacji programu Żołnierze Niepodległości Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pana porucznika Lesława Welkera, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń. Panią Renatę Janczak, zastępcę burmistrza miasta i gminy Łasin. Pana Marcina Dziadzio, wicestarostę powiatu grudziąckiego. Pana Janusza Heinricha, przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin wraz z radnymi. Pana Benedykta Steckiego, sekretarza miasta i gminy Łasin. Księdza kanonika Grzegorza Grabowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Panią Elżbietę Zakierską, dyrektor szkoły podstawowej w Łasinie. Przedstawicieli redakcji TVP Bydgoszcz. Pana Marcina Pinkiera, właściciela firmy Usługi Pogrzebowe. Pana Mirosława Guzowskiego, przedstawiciela zarządcy cmentarza. Strzelców z jednostki strzeleckiej Strzelec Józefa Piłsudskiego, 1909 z Torunia. Mieszkańców Łasina. Panią Aleksandrę Jankowską, prezesa Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Łasinie wraz z członkami klubu. Spotykamy się dzisiaj z uwagi na szczególną okoliczność. Odsłaniamy nowy nagrobek bohatera walk wolności i niepodległości Polski, chorążego Stanisława Leśniaka, członka Związku Strzeleckiego, żołnierza Legionów Józefa Piłsudskiego, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, żołnierza wojny obronnej 1939 roku, żołnierza polskich sił na zachodzie. Oznaczamy go tabliczką Grób Weterana. Poznajmy sylwetkę chorążego Stanisława Leśniaka. Urodzony 2 kwietnia 1895 roku w Żywcu, syn Wawrzyńca i Karoliny. Przed wojną należał do Związku Strzeleckiego w Żywcu, pseudonim Trzecieski. Mieszkał przy ulicy Kościuszki w Żywcu. Stanisław Leśniak walczył w Legionach Polskich od sierpnia 1914 roku do lutego 1918 roku. Odnotowany w Legionach Polskich w stopniu szeregowego w 2 Pułku Piechoty 2 Brygady i Oddziale Telefonicznym Komendy Legionów Polskich 1917. Następnie był internowany w Żurawicy od kwietnia 1918 roku, po czym 1 maja 1918 roku jako żołnierza armii austriackiej wysłano go na front włoski, gdzie walczył do końca I wojny światowej. Podczas służby w Legionach Polskich i w okresie od kwietnia do września 1919 roku ukończył kurs telemechaniczny oraz kurs dla majstrów wojskowych, a od września 1919 roku łączności w Zegrzu w kierunku Warszawy. Posiadał stopień chorągorzego. Książeczka wojskowa numer 13 140 36 184.
w Wojsku Polskim pełnił służbę w pierwszym baonie telegraficznym Warszawa Cytadela do co najmniej 1929 jako starszy majster wojskowy. Podczas wojny obronnej 1939 roku był kierownikiem technicznym w stacji telegraficznej w sztabie głównym Wojska Polskiego, a 18 września 1939 roku razem ze stacją telegraficzną przekroczył granicę polsko-rumuńską i do grudnia 1939 roku był tam internowany, a niedługo później wstąpił w szeregi Armii Polskiej we Francji i służył w Centrum Wyszkolenia Łączności. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku Stanisław Leśniak przeniósł się wraz z polskimi jednostkami do Wielkiej Brytanii, gdzie służył do końca II wojny światowej jako kierownik magazynów Pułku Łączności w Centrum Wyszkolenia Łączności w Szkocji. W lutym 1947 roku został skreślony z ewidencji żołnierzy służących w Centrum Wyszkolenia Łączności, a w maju 1947 roku powrócił do kraju i zamieszkał u rodziny w Grudziądzu. Od 1948 roku prowadził warsztat zegarmistrzowski w Łasinie. Żona Apolonia Paulina, urodzona 10 października 1901 roku w Przesławicach. Ślub 25 lipiec 1928 w Łasinie. Zmarł 18 czerwca 1974 roku w Łasinie. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Łasinie, kwatera. Odznaczenia. Odznaka pamiątkowa więźniów ideowych. Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921. Medal dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Odznaka Komendy Legionów Polskich, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości. A teraz przed nami małe wspomnienie. Wspomnienie. Zawołał nas, w to wierzymy, że chciał, aby go odnaleźć. Tyle razy chodziliśmy alejkami cmentarza, ale dopiero niedawno ukazał się naszym oczom stary, trochę już zaniedbany grób z mało czytelną inskrypcją. Wyraźnie rzucił nam się w oczy napis Legionista. Czy ktoś go znał właśnie? Nie? Kim był? Rozpoczęliśmy poszukiwania. Okazało się, że nie ma nikogo już z jego rodziny właśnie. Grobu oraz jego żony Apolonii doglądali byli sąsiedzi. Podkreślali, że byli to dobrzy ludzie. Skoro więc był legionistą, to zwróciliśmy się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku o potwierdzenie, że jest żołnierzem niepodległości. I rzeczywiście otrzymaliśmy kilka informacji. Legionista, żołnierz drugiej brygady. Potem przyszła kolejna wiadomość. Oddziaławia Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Gdańsku poinformowało, że na podstawie naszych informacji rozpoczęło kwerendę archiwalną w sprawie wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski grobu chorążego Stanisława Leśniaka. Przed zbliżającą się rocznicą śmierci postanowiliśmy oczyścić i odświeżyć i oznaczyć grób żołnierza niepodległości. Również uporządkowaliśmy i oczyściliśmy grób jego żony, Apolonii. Kto tylko mógł, a było nas sporo, członków klubu oraz rodziców, ruszył na cmentarz komunalny, aby włączyć się w akcję ratowania grobu bohatera. Nie było łatwo, ale wspólnymi siłami udało się zrealizować cel. Zapłonęły światełka pamięci, pojawiły się biało-czerwone kwiaty, oznaczenie napisem Żołnierz Niepodległości oraz biało-czerwona wstęga, którą zapewne z dumą przyjąłby chorąży Leśniak. Kolejna radosna wieść przyszła, gdy Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej wpisało do ewidencji grobów weterana walk o wolność i niepodległość Polski mogiłę chorążego Leśniaka pod numerem 5148. Była już tabliczka. Umieścić ją na rozsypującym się nagrobku? Nie. Prezes naszego klubu zwróciła się z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej o sfinansowanie nowego nagrobka. Odpowiedź była pozytywna.
Projektem i wykonaniem nowego nagrobka zajął się pan Grzegorz Pinkier ze swoimi pracownikami. Było sporo pracy, ponieważ stare elementy się posypały i trzeba było dołożyć wkładu. Efektem tych działań jest nowy, piękny i godny bohatera nagrobek. Członkowie Klubu Historycznego w Łasinie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Łasinie dbają o tę mogiłę. Jesteśmy przy każdej okazji wydarzeń z życia osobistego i żołnierskiego chorążego Leśniaka. Śpi, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Dziękujemy. Działanie to było możliwe dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, który sfinansował koszt projektu, firmie usługi pogrzebowe Grzegorza Pinkiera, która projekt materialnie zrealizowała. Biuro Upamiętnienia Walki Męczeństwa, które dokonało wpisu do ewidencji grobów weteranów. Prezesowi Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Łasinie, który rozpoczął działania na rzecz upamiętnienia bohatera oraz podjął się realizacji projektu. Burmistrzowi miasta i gminy Łasin, który aktywnie wspiera wszystkie działania klubu. O oficjalne odsłonięcie nowego nagrobka prosimy kierownika referatu edukacji, delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, pana Miłosława Sprengera i zastępcę burmistrza miasta i gminy Łasin, panią Renatę Janczak. Poświęcenia nagrobka prosimy proboszcza łasińskiej parafii księdza kanonika Grzegorza Grabowskiego. Poświęcam ten odnowiony pomnik z napisem grób weterana walk o wolność, niepodległości, chorążego Stanisława Leśniaka, pseudonim Przycierski, legionisty, żołnierza niepodległości, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920, wojny obronnej 1939 oraz polskich sił na zachodzie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W świetle wiary jesteśmy przekonani, że śmierć nie jest końcem, ale przemianą życia. Nie jest ostatecznym rozstaniem żyjącym ze zmarłymi, ale czasową rozłąką, po której wszyscy się spotkamy w domu Ojca. Jeśli do końca naszych dni na ziemi wytrwamy w wierze i miłości, na grobach naszych bliskich znosimy krzyże i nagrobki, które wyrażają naszą niezłomną nadzieję płynącą ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale też głębokiej wdzięczności tym wszystkim, którzy przed nami odeszli i walczyli o naszą wolność, tak jak dzisiaj. Prośmy Boga, aby umocnił naszą wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne i pobłogosławił ten nagrobek zniesiony na miejscu pogrzebania Jego sługi chorążego Stanisława Leśniaka. Módlmy się również za Apolonię, jego żonę, prosząc Boga o to, aby za tę wspaniałą postawę, jego życie, poświęcenie dla ojczyzny, największą ofiarę, jaką dał, o spokój ich duszy. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Okaż mu swoje nieskończone miłosierdzie i wskrzesz jego ciało do życia chwale. Umocnij naszą wiarę, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych.
przez Chrystusa, Pana naszego. O zabranie głosu prosimy przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, pana Mirosława Sprengera. Bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, że no pierwsze podziękowania mogę przesłać do pani Aleksandry za taki zaszczyt, żeby odsłonić pomnik, tabliczkę grup weterana. Przez kilka lat, chyba 8, jak dobrze pamiętam, ta współpraca bardzo dobrze nam się układa i co jakiś czas bardzo często widzę ogromne efekty pracy pani i Klubu Historycznego Armii Krajowej, także się zastanawiam, czym jeszcze pani zaskoczy z uczniami, także ja uważam, że to jest chyba najlepsza lekcja historii, która może być w szkole i co jest najlepsze, że mamy dopiero 7 września, ruszyła pani tak ostro do przodu i upamiętnienie tejże postaci, myślę, że dla mieszkańców Łasina był obowiązkiem. Może to był mały przypadek, a jakże bardzo ważny do tego, żeby nauczyć historii, o historii życia człowieka, który myślę, że w sercu nosił Polskę. I ta postać poprzez walkę, codzienność pokazała, że faktycznie ta ojczyzna mu jest najbliższa. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i wzięcie udziału w uroczystościach. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni państwo, droga młodzieży, jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym jakże ważnym wydarzeniu, przede wszystkim dla całej waszej społeczności. Tak jak przed chwileczką pan powiedział, jest to bardzo dobra lekcja historii. Ja zawsze powtarzam, że dużo więcej pożytku jest właśnie z takich nieformalnych lekcji historii niż z tych, które są w ławce szkolnej. Zwłaszcza, że ta lekcja historii dotyczy też waszej społeczności, waszego miasta, waszych przodków i uczycie się tego, że dzięki postaciom, takich jak wspominany dzisiaj bohater, czy też pułkownik Dębski, którego pamięć też czcicie, uczycie się tego, że z takich miejscowości jak wasza też wywodzą się bohaterowie. Czasami wydawać by się mogło, że to tylko wielkie miasta, że tylko stolice są miejscami, w których tacy bohaterowie wyrastają. Bohaterowie są wszędzie. Bohaterami może być każdy. Zresztą za chwilę będzie beatyfikacja rodziny Ulmów z małej miejscowości Markowa pod Lublinem. Zwyczajni ludzie, którzy potrafili zachować się jak bohaterowie. To jest dowód na to, że bohaterem może być każdy. Oczywiście często związane jest to z poświęceniem, z rezygnacją, z trudnymi wyborami, ale jeżeli chcemy, by nasze życie było wartościowe, to mamy świadomość tego, że często te wybory, które dokonujemy, są trudne, że nie idziemy na łatwiznę, że nie wybieramy przyjemności, tylko właśnie to, co jest ważne, to, co jest dobre, to, co jest piękne, to, co jest prawdziwe. I takich wyborów dokonywał również bohater dzisiejszego dnia. Bardzo dziękuję pani dyrektor, pani Aleksandrze Jankowskiej, rodzicom za to, że tak pięknie kształtują młodzież. Bardzo dziękuję wam za to, że tutaj jesteście, młodzi ludzie, za to, że swoją obecnością też dajecie świadectwo, świadectwo pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni państwo, w imieniu burmistrza miasta i gminy Łasin, pana Rafała Kobylskiego, jak i własnym, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za przybycie na dzisiejszy dla nas tak ważny dzień, tak ważne wydarzenie, że zechcieliście państwo poświęcić czas na odsłonięcie i poświęcenie na grobkach chorążego Stanisława Leśniaka, bohatera walk o wolność i niepodległość naszej kochanej ojczyzny. Jest to dla nas bardzo wzruszający moment, ponieważ chorąży Leśniak jako mieszkaniec Łasina jest częścią historii,
a historia jest nauczycielką życia, zwłaszcza ta, która jest pisana krwią żołnierzy walczących o wolną Polskę. Chciałabym szczególnie podziękować pani Aleksandrze Jankowskiej, która nie tylko jako prezes klubu historycznego imieniem Armii Krajowej w Łasinie, ale także jako nauczyciel, a przede wszystkim człowiek, bardzo mocno angażuje się w działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, a także zaszczepiania wśród dzieci i młodzieży miłości do ojczyzny poprzez poznawanie jej historii. Dziękuję pani Olu i życzę zapału do dalszej tak pięknej misji. Dzięki zaangażowaniu pani Oli możemy złożyć kwiaty i zapalić znicze na nowym pomniku chorążego Stanisława Leśniaka. Tym samym oddajemy hołd i upamiętniamy jednego z tych, którzy walczyli za wolną i niepodległą ojczyznę. Cześć jego pamięci. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, w imieniu pana starosty i własnym chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie, za organizację dzisiejszej wspaniałej uroczystości. Pani Aleksandra wraz z klubem historycznym, jak mój przedmówca powiedział, kolejną piękną lekcję historii przygotowała, która pewnie wielu zostanie na zawsze w pamięci. Chciałem podziękować też władzom samorządowym miasta i gminy Łasin i wszystkim osobom, które się przyczyniły do organizacji dzisiejszej uroczystości. Wolność nie zawsze była nam dana, przez dziesięciolecia była nam odebrana, a tu mamy bohatera, który poświęcił swoje życie walcząc o wolność. Cześć jego pamięci. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Chyba ja na koniec. Szanowni Państwo, drodzy kochani goście, z ogromnym wzruszeniem witam Was w tym miejscu. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie moi uczniowie. To nie ja. Ja to tylko jestem małym trybikiem. A oni posłuchali mnie. Chodzą w święta, wakacje, ferie, w dni wolne, w ramach lekcji, są przy mnie. Nie byłoby ich, gdyby również nie pomoc, zrozumienie pani dyrektor. Bo to jest dla nas bardzo ważna pomoc. Nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, który nas wspiera naukowo, dydaktycznie. Ogromne podziękowania dzisiaj chcę skierować do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To pani Ewa Kozłowska również nas wspierała, wspomagała, napędzała, żebyśmy mogli w dzisiejszej uroczystości godnie wziąć udział. Bardzo serdecznie również dziękuję pani kurator, pani, która bardzo chętnie przyjeżdża na nasze uroczystości i wie, że tu zawsze znajdzie dobrych ludzi i prawdziwych patriotów, nie z przymusu. Dziękuję panu prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pod czyją egidą jest nasz klub, który też wspiera nas, mobilizuje do działania. Dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromna, naprawdę ogromna praca pana Marcina Pinkera. Pan Marcin Pinker wziął cały ciężar materialnego wykonania tego projektu. Oj, miał to ze mną troszkę różnych zmian, ciągle poprawek, różnych rzeczy. Ale proszę Państwa, jest to człowiek, na którego w każdej chwili możemy liczyć. Ile on dla naszych bohaterów również swojego serca, a nie tylko serca, dokłada. I na koniec, moi kochani, pozwólcie. Nie byłoby chorążego Leśniaka,
gdyby nie marszałek Józef Piłsudski. To on powiedział, chcieć to móc. I oto nasz efekt. Chcieliśmy, możemy. A później, kiedy ziściło się piękne działanie marszałka Piłsudskiego i odzyskaliśmy niepodległość, powiedział żołnierze, nie śpijcie. I wydaje mi się, że w imieniu klubu historycznego możemy chyba zapewnić pana, panie marszałku i pana chorążego Leśniaka. Nie będziemy spać. Będziemy stać na straży naszej niepodległości. Dziękuję serdecznie. Teraz nastąpi złożenie wiązanek kwiatów oraz światełka naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zaproszonych gości zapraszamy do sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin. Dziękuję.